Witam serdecznie wszystkich uczestników naszego webinarium 10 kroków do aktywnej szkoły STIK, rekomendacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Dzisiaj spotka się z Państwem Dorota Pintal, która jest konsultantką do spraw zarządzania szkołą w projekcie Lekcja Enter. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i że dobrze mnie widać. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To webinarium organizujemy w ramach projektu Lekcja Enter, który jest realizowany przez partnerstwo w składzie Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Ten projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Polska Cyfrowa. To webinarium jest nagrywane. Nagranie opublikujemy później na stronie projektu Lekcja Enter. Dostaniecie Państwo także prezentację, także nie ma tutaj potrzeby robienia notatek. Prezentacja i nagranie będzie dostępne. Przewidujemy także sesję pytań i odpowiedzi na sam koniec tego webinarium. Wszystkie pytania prosimy zadawać jako komentarze. Wyświetlimy je później naszej prelegentce i postaramy się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Widzę, że już jest po godzinie 13:01 na moim komputerze, także zaczynamy. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na webinarium 10 kroków do aktywnej szkoły STIK. Rekomendacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Dorota Pintal z Państwem się dzisiaj spotka i może Dorota już Twoje ręce, byś mogła więcej o sobie opowiedzieć. Tutaj pozostaję z Państwem, tylko wyłączę się z kamery i z mikrofonu. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny, piękne słoneczne popołudnie, przynajmniej tak jest u mnie. 10 kroków do aktywnej szkoły STIK. Dzisiaj podzielę się z Państwem naszymi doświadczeniami wypracowanymi podczas kilkunasto czy kilkudziesięciomiesięcznego czasu, w którym ten projekt już jest realizowany. Tym samym poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie. Ja nazywam się Dorota Pintal, jestem konsultantką do spraw zarządzania szkołą w projekcie Lekcja Enter, ale jestem też w tym projekcie konsultantką do spraw przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej. Jako konsultantka do spraw zarządzania szkołą jestem między innymi autorką modułu online dla dyrektorów szkół, w tym także wszelkich materiałów, które dla dyrektorów szkół zostały w tym projekcie opracowane. Na co dzień jestem dyrektorką szkoły podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Zamościu. Jestem trenerką, doradczynią, ekspertką, współpracuję w licznych projektach, które wspierają szkoły we wdrażaniu zmian związanych z kształceniem kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych czy kompetencji proinnowacyjnych. Pracuję też jako mentorka w kursach e-learningowych, jestem autorką wielu szkoleń, ale też wielu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i wielu publikacji dla nauczycieli. Zapraszam na webinarium. Zacznę od przedstawienia celów projektu Lekcja Enter. Celem naszego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych i podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywizujących metod pracy w powiązaniu z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Zatem celem naszego programu, projektu jest nie tylko pokazanie nauczycielom możliwości związanych z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji czy narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ale bardzo duży nacisk kładziemy na powiązanie wykorzystania tych aplikacji z metodami aktywizującymi.
Docelowo w projekcie planowanych jest przeszkolenie ponad 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce. Co o naszym projekcie na początek warto wiedzieć? Po pierwsze, szkolenia są bezpłatne. W czasie pandemii rozpoczęliśmy realizację tych szkoleń online w formie takiego aktywizującego warsztatu, który prowadzony jest w czasie rzeczywistym. Szkolenia to cykl takich 8 właściwie szkoleń, 32 godziny spotkania z trenerem, trenerką i 8 godzin pracy własnej nauczyciela. Zatem łącznie jest to 40 godzin i co ważne, te szkolenia prowadzone są według jednolitego scenariusza w całej Polsce. Więc jeden scenariusz do przeprowadzenia tych wszystkich szkoleń, co daje też taką gwarancję, że wszyscy uczą się według tych samych zasad. Proponujemy dwa poziomy szkoleń, poziom podstawowy i poziom zaawansowany. Dodatkowo nasi trenerzy starają się każdorazowo dostosować swoje sposoby pracy, ale też treści, które przekazują do potrzeb nauczycieli z danej grupy szkoleniowej. W projekcie istnieje możliwość przeszkolenia wszystkich nauczycieli z danej szkoły. Grupy są sukcesywnie uruchamiane, więc nie ma jakichś terminów, których trzeba gdzieś tam pilnować, tylko po zgłoszeniu takiej chęci udziału szkoły, na przykład w projekcie, takie terminy są uruchamiane. O zasadach zgłaszania jeszcze powiem na końcu naszego spotkania. W naszym projekcie odrębną ścieżką szkoleniową zostali objęci nauczyciele informatyki. Te ich szkolenia dotyczą głównie algorytmiki i programowania. Oferujemy także, o czym już wspomniałam wcześniej, dodatkowy moduł dla dyrektorów szkół. Jest to moduł online. W projekcie aktualnie uczestniczy prawie 6 tysięcy szkół z całej Polski. W szkoleniach bierze udział ponad 51 tysięcy nauczycieli, a ponad 45 tysięcy nauczycieli już ukończyło szkolenia w ramach projektu Lekcja Enter. Pozostali są jeszcze w ścieżce szkoleniowej, a więc odbywają szkolenia, ale też realizują inne zadania, które w tym projekcie są także przewidziane. Będę miała okazję o nich też krótko powiedzieć. Powiedziałam dzisiaj na początku, rozpoczynając nasze webinarium, że chcemy podzielić się naszym doświadczeniem nabytym w ciągu tych już wielu miesięcy realizacji projektu związanym z wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych do szkół i poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto. Proponujemy przejście w takich 10 krokach przez takie obszary czy też elementy projektu, które wydają nam się istotne z punktu widzenia każdej szkoły, które pokazują, w jakich kierunkach szkoła może się rozwijać i że może nastąpić to dzięki naszemu projektowi. Krok pierwszy to lekcja oparta o doświadczenie. Uczenie się możemy sobie wyobrazić jako taką sekwencję pewnych wydarzeń, powtarzających się wydarzeń, które oparte są, których właśnie takim kluczowym momentem jest właśnie doświadczenie. Kiedy uczymy się czegoś nowego, modyfikujemy nasze dotychczasowe doświadczenia. Już Platon i Sokrates odwoływali się do tego, jak ważne jest życiowe doświadczenie, żeby zrozumieć świat i zdobyć wiedzę. Dlatego w naszym projekcie rekomendujemy uczenie się w cyklu Kolba. Rekomendujemy uczenie się w cyklu Kolba zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli w ich ścieżce szkoleniowej. Cykl Kolba to 4 etapy uczenia się. Pierwszy etap, czy jeden z etapów, to jest doświadczenie, kiedy uczący się angażuje się w ten proces uczenia się w sposób taki bezpośredni. W przypadku pracy z uczniami posłużę się takim przykładem lekcji. Krótko opiszę
lekcje chemii, dlatego że jestem nauczycielką chemii. To takie uzupełnienie informacji o mnie. W przypadku cyklu Kolba, przykład takiej lekcji o budowie atomu, kiedy uczniowie oglądają na przykład krótki film na temat budowy atomu. Następnie po obejrzeniu tego filmu następuje etap tak zwanej refleksji, który jest moderowany przez nauczyciela poprzez zadawanie pytań, na przykład w kontekście budowy atomu. Jakie prawidłowości zauważyliście? Co tu waszym zdaniem było ważne? Co było dla was łatwe? Co było dla was trudne? Wspólnie uczniowie poszukują odpowiedzi na te pytania i w ten sposób przechodzimy do takiego etapu, którym jest teoria, więc zbieramy te odpowiedzi, systematyzujemy je w pewien sposób, tak aby powstała teoria na temat budowy atomu, ale żeby ona rzeczywiście była oparta o wypowiedzi uczniów, które z kolei wynikały z tego ich doświadczenia. W tym etapie teorii, nauczyciel może jeszcze uzupełnić wypowiedzi, dodając dodatkowe elementy, treści, które jego zdaniem są niezbędne. No i przechodzimy do czwartego etapu, czyli praktyki, kiedy uczniowie stosują zdobytą wiedzę w praktyce i na przykład opisują budowę różnych atomów. Tak może wyglądać uczenie się w cyklu Kolba uczniów. Jak wygląda w naszym projekcie uczenie się w cyklu Kolba przez nauczycieli? To uczenie się zaczyna się w innym niż przed chwilą omówiłam, bo tak to może się też odbywać, w innym miejscu cyklu, mianowicie zaczyna się od teorii. To założyliśmy sobie, że ta teoria, chociaż stricte te szkolenia nie są tylko i wyłącznie oparte oczywiście o wiedzę teoretyczną. Założyliśmy sobie, że przejście przez cykl szkoleniowy to jest właśnie teoria i jest to 7 z 8 spotkań. Wcześniej mówiłam, że mamy 8 spotkań szkoleniowych. Na etapie teorii mamy ich 7. Następnie po przejściu tego cyklu 7 spotkań nauczyciele przygotowują 2 scenariusze lekcji z wykorzystaniem nowo poznanych aplikacji i to jest ten moment praktyki. Potem jest doświadczenie, prowadzą na podstawie tych opracowanych scenariuszy no co najmniej 1 lekcję. Oczywiście nauczyciel może poprowadzić ich więcej, ale tutaj wymóg projektowy to jest 1 lekcja. No i potem mamy 4 etap cyklu Kolba, czyli ten etap refleksji i to jest 8 z tych 8 spotkań, to jest spotkanie ostatnie, gdzie ma miejsce refleksja z przeprowadzonych lekcji i przygotowanie indywidualnego planu rozwoju w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Krok drugi, rekomendujemy w naszym projekcie wykorzystanie smartfonów uczniów do celów edukacyjnych. My w szkołach bardzo często borykamy się z brakiem odpowiedniego sprzętu i temu możemy zaradzić, pozwalając uczniom wykorzystywać ich telefony podczas lekcji. Moje doświadczenie jako nauczycielki, ale też wielu moich koleżanek, czy też wielu nauczycieli, z którymi się stykam, pozwala na stwierdzenie, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo po pierwsze uczniowie bardzo dobrze, znaczy po pierwsze to omijamy problem braku sprzętu w szkole, a po drugie uczniowie bardzo dobrze znają swój telefon, swój sprzęt i bardzo sprawnie się nim posługują, co w znacznym stopniu oczywiście przyspiesza proces uczenia się na lekcji, czy też pozwala na taką sprawną jego organizację. Co proponujemy w naszym projekcie? Po pierwsze rekomendujemy zmiany w statutach szkół i my proponujemy takie modelowe rozwiązania, czyli takie zapisy do statutu, które można wprowadzić, aby uczniowie mogli korzystać z telefonów podczas lekcji. My proponujemy te zapisy w ramach modułu online dla dyrektorów.
Wymieniamy się także w naszym projekcie doświadczeniem ze stosowania tych telefonów, z organizacji, ze sposobów organizowania lekcji, z planowania pracy ze smartfonami, z radzenia sobie z różnymi problemami i trudnościami. Ustalamy zasady korzystania ze smartfonów z rodzicami i lub uczniami, bo o tym warto pamiętać, że tutaj też należy uprzedzić i rodziców, i uczniów, i niejako pozyskać taką zgodę na to, żeby dzieci rzeczywiście mogły z własnego sprzętu w szkole korzystać. Pomagamy w doborze aplikacji przydatnych w realizacji podstawy programowej właśnie z wykorzystaniem smartfonów, ale też oferujemy bazę scenariuszy lekcji, w których znajdziemy rozwiązania dotyczące stosowania smartfonów podczas lekcji. Kolejna rekomendacja, krok trzeci, to angażowanie uczniów STIC. I my rekomendujemy wykorzystanie takich bardzo prostych rozwiązań, bardzo prostych, bezpłatnych aplikacji do angażowania uczniów, w tym do uzyskiwania informacji zwrotnej. I takie proste rozwiązania, proste aplikacje, które zdobyły ogromną popularność też w czasie edukacji zdalnej, ja teraz zaprezentuję i zaproszę Państwa do takiej zabawy, wspólnej gry, skorzystania z takiego rozwiązania. Za chwilę udostępnię Państwu ekran i zaproszę Państwa do rozwiązania takiego bardzo krótkiego quizu w aplikacji o nazwie Kahoot. Za chwilę pokażę grę i pokażę, jak się w taką grę gra. Zagramy w tą grę wspólnie. Państwa poproszę, abyście albo korzystając z własnych telefonów, albo w drugim oknie przeglądarki internetowej wpisali adres kahoot.it. On jest tu widoczny na naszym ekranie u góry po lewej stronie. kahoot.it. Po wejściu na stronę pokaże Wam się okno z prośbą o wpisanie kodu gry. Za chwilę wyświetlę ten kod gry i będziecie mogli go w tym miejscu wpisać. Jak już go wpiszecie, dacie wprowadź, wyświetli się kolejne okno z prośbą o wpisanie pseudonimu. Więc jakiegoś niku, pseudonimu, proszę o wpisanie dowolnie, jak kto sobie życzy, i kliknięcie OK, zaczynamy. I ja wtedy będę widziała kolejne osoby przystępujące do naszej gry. No więc teraz udostępniam już ekran. Za chwilę zobaczycie. Za chwilę zobaczycie PIN, kod gry. Ekran już powinien być widoczny. I już za chwilę będzie widoczny PIN gry. Już się ładuje, przygotowujemy się do dołączenia. Ładowanie kodu PIN. Już mamy kod PIN 791164. W tej chwili oczekuję na graczy. O, mamy już pierwszego gracza, ABC. Może jeszcze ktoś do nas dołączy? Mamy kolejnego gracza, witamy. No chwilę potrwa, ja poczekam tak chwilę cierpliwie. Zapraszamy kolejnych graczy, to będzie krótki quiz na temat kompetencji kluczowych. To jest oczywiście anonimowy, wszystko zależy od tego, jaki pseudonim sobie wpiszecie, więc sami dbamy o swoją tutaj anonimowość. Zapraszam kolejne osoby, może uda się, może ktoś jeszcze do nas dołączy, zapraszam. Okay, super, mamy kolejne osoby. Mam nadzieję, że dołączacie. Przypomnę, że w pierwszym oknie po wpisaniu kahoot.it mamy miejsce na wpisanie PIN-u gry 791164. Potwierdzamy, przechodzimy do kolejnego okna. I tam mamy prośbę o wpisanie pseudonimu. Wpisujemy pseudonim i OK, klikamy, rozpoczynamy grę. Oczywiście gry nie zobaczycie, dopóki ja jej nie rozpocznę. Za chwilę kliknę, na ekranie widzicie, za chwilę kliknę start.
gra się rozpocznie. Na Waszych ekranach, telefonów, czy też w odrębnej przeglądarce będą pojawiały się takie cztery pola. Będą to pola o różnych kolorach i w każdym polu będzie inna figura geometryczna. Koło, trójkąt, kwadrat i taki kwadrat, ale przekręcony o 90 stopni. Na ekranie komputera, na moim ekranie, który udostępniam, będzie pojawiało się pytanie, odpowiedź. Przy każdej odpowiedzi będzie właśnie odpowiedni znaczek. Odpowiedź, którą uznacie za prawdziwą, ten znaczek wybieracie na swoim ekranie. Na odpowiedź na każde pytanie mamy 20 sekund. Ja już rozpocznę naszą grę, a więc startujemy. Test kompetencje kluczowe i pytanie pierwsze za chwilę. Kompetencje to i cztery odpowiedzi. Wiedza i postawy, wiedza umiejętności i postawy, wiedza i umiejętności. Żadna odpowiedź nie jest poprawna. Ok, skończył nam się czas. Trzy osoby odpowiedziały poprawnie. Idziemy dalej. Tu mamy tabelę wyników. Tabela wyników nam się tutaj zliczają punkty, bo tutaj ustawiony jest akurat czas reakcji, więc on zaczyna być ważny, stąd tabela wyników. Czas reakcji jest też ważny, więc tabela wyników w taki sposób wygląda. I pytanie kolejne. Kompetencje kluczowe zostały zdefiniowane przez Polski Parlament, Ministra Edukacji, Parlament Europejski, autorów podstawy programowej. I zapraszam do wybrania odpowiedniego koloru na swoim. Tym razem jedna osoba, odpowiedź poprawna. Szybciutko przechodzimy przez ranking i idziemy dalej. Ten ranking może też wyłączyć, ten sposób przeliczania punktów, więc to też tutaj jest ważne. Kolejne pytanie, ile zdefiniowano kompetencji kluczowych? 6, 8, 10, 12. Już mamy jedną odpowiedź. Ok, no akurat mamy tych kompetencji 8, więc nie mamy dobrej odpowiedzi i idziemy dalej. Wśród 8 kompetencji kluczowych nie znajdziemy wprost, chodzi o to, czy wprost zdefiniowanej, kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie innowacyjności, kompetencji językowych, kompetencji obywatelskich. Wprost takiej sformułowanej, tak? Tutaj odpowiedzią poprawną są kompetencje w zakresie innowacyjności. One się przewijają przez wszystkie 8 kompetencji. I dalej idziemy. Pytanie piąte. Kreatywność jest składową wszystkich kompetencji, kompetencji obywatelskich, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji językowych. I za chwilę pojawią się odpowiedzi. I mamy, no właśnie, wszystkich kompetencji. Dobrze, to jest taka wartość ponad wszystkie kompetencje. I kolejna, ostatnie już pytanie. Konieczność kształcenia kompetencji kluczowych określona została w niektórych programach nauczania, we wstępie do podstawy programowej, w podstawie programowej wybranych zajęć edukacyjnych, żadnym z tych dokumentów. I już za chwilę będzie odpowiedź. No tak, we wstępie podstawy programowej. Tak jest. I jeszcze pokażę, jaki jest wynik. Jak się pokazują wyniki. Mamy trzecie miejsce, gratulujemy. Osoba o pseudonimie Renata, drugie osoba o pseudonimie ABC i pierwsze miejsce osoba o pseudonimie Zygma. Gratulujemy. Tu mamy jeszcze inne możliwości związane
inne możliwości związane z przyglądaniem się pracy uczniów i ich odpowiedzi. Ja tylko, moim celem tutaj było pokazanie Wam, jak w sposób taki szybki i co ciekawe, bardzo atrakcyjny dla ucznia można wykorzystać aplikację, wcale niekoniecznie prowadząc zajęcia stickami przez całe 45 minut. Wykorzystanie takich prostych aplikacji angażujących uczniów może odbywać się w różnych obszarach pracy na lekcji. Mogą to być aplikacje, które możemy stosować jako sposoby na utrwalenie materiału. Taką aplikacją jest właśnie Kahoot, Quizizz, Quizlet, Plickers. Możemy wykorzystywać różne aplikacje do budowania portfolio uczniowskiego, jak Padlet, Wakelet, Blogger, do tworzenia animacji wideo, na przykład Animoto, Magisto. Możemy wykorzystywać aplikacje w zadaniach domowych dla uczniów, Animoto, Learning Apps, Padlet, czy możemy wykorzystywać wirtualne tablice, Openboard, Jamboard, Whiteboard. To tylko niektóre przykłady. Tu tak naprawdę jest tak duży wachlarz możliwości do wykorzystania i tak naprawdę zależy od tego, z czego lubią dzieci korzystać, uczniowie korzystać na lekcji, co też nauczyciel uważa za najbardziej przydatne. W naszym projekcie Lekcja Enter przygotowaliśmy szereg tutoriali, które pokazują zastosowanie w różnych obszarach pracy na lekcji czy obszarach pracy szkoły, zastosowanie wybranych aplikacji i 13 z tych tutoriali zostało udostępnionych nauczycielom nieuczestniczącym w projekcie na stronie projektu Lekcja Enter. Ja to w tej chwili pokażę, jak nasza ta baza wiedzy w projekcie wygląda i już udostępniam. Chwilka cierpliwości. Jak to z udostępnianiem? I już mamy na ekranie. Mamy stronę projektu lekcjaenter.pl. Po wejściu na stronę projektu lekcjaenter.pl mamy zakładki i wśród nich zakładkę Baza Wiedzy. Po wybraniu bazy wiedzy mamy możliwość wybrania tutoriali i wtedy pokazują nam się tutoriale, którymi dysponujemy, które oferujemy nauczycielom w projekcie, także tym nauczycielom w projekcie nieuczestniczącym. No więc zapraszamy też na stronę projektu. Czwarta rekomendacja to wykorzystanie TIK w metodach aktywizujących uczniów. Dlaczego akurat metody aktywizujące? Bo po pierwsze mają bardzo dużą siłę stymulowania aktywności uczniów, po drugie mają wysoką skuteczność, a po trzecie dają możliwość takiej dużej różnorodności i atrakcyjności działania na lekcji. I my w projekcie proponujemy włączanie TIK do metod aktywizujących, takich jak lekcja odwrócona, projekt uczniowski czy metoda WebQuestu. Lekcja odwrócona, czyli takie odwrócone zadanie domowe i zadanie na lekcji, kiedy najpierw uczniowie rozwiązują zadanie domowe, na przykład z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poznają jakieś treści, na przykład wykorzystanie aplikacji Geniali, potem przychodzą na lekcję, gdzie nauczyciel jakby podsumowuje, zbiera najważniejsze informacje i może od razu przystąpić do zastosowania tej wiedzy w praktyce, do doskonalenia umiejętności, co bardzo ogranicza czas, znaczy bardzo jakby oszczędza czas i daje większe pole do tego, żeby rzeczywiście ćwiczyć z uczniami najważniejsze umiejętności określone w podstawie programowej. Drugą metodą jest projekt uczniowski, tutaj proponujemy, czyli zespołowe lub indywidualne działanie. Ja tu mogę podzielić się takim swoim doświadczeniem, swoim przykładem ze szkoły. W mojej szkole
oprócz tego, że nauczyciele pracują metodą projektu podczas lekcji, to taki projekt uczniowski realizowany jest raz w roku przez tydzień. Jest to tydzień z projektem interdyscyplinarnym, gdzie uczniowie w szkole uczą się nie zgodnie z podziałem godzin, z podziałem na przedmioty, ale cały tydzień pracują metodą projektu nad jednym tematem, który sobie wybierają, czy też ustalają pierwszego dnia, jest to poniedziałek. I jednym z zadań dla uczniów, takim zadaniem, które jest zawsze zadaniem obligatoryjnym, jest przygotowanie prezentacji projektu lub fragmentu prezentacji projektu z wykorzystaniem dowolnego narzędzia TIC, które sobie sami wybierają i mogą się i muszą się sami tego narzędzia nauczyć, jeśli go nie znają. Jest to jedno wtedy z zadań projektowych. I wreszcie metoda webquestu, a więc projekt w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. W naszym projekcie także pokazujemy praktyki dotyczące webquestu. Piąta rekomendacja to ocenianie uczniów z wykorzystaniem TIC. TIC możemy z powodzeniem w procesie oceniania wykorzystać, z tym, że mamy na myśli tutaj, czy też tego oceniania rozumianego jako informowanie ucznia o jego osiągnięciach, o mocnych stronach jego pracy, o obszarach, które wymagają doskonalenia czy poprawy, o ocenianiu rozumianym jako dawaniu wskazówek do poprawy tej pracy oraz dawaniu wskazówek, jak się dalej rozwijać. Krótko mówiąc, ja tak mówię trochę o informacji zwrotnej, która jest istotnym elementem, jest sercem oceniania kształtującego. To ocenianie jedni nazywają wspierającym ucznia, oparte na informacji zwrotnej, gdzie tej informacji uczniom udziela nauczyciel, nauczycielka lub to nauczyciel, nauczycielka pozyskuje od uczniów informację zwrotną. Nauczyciel udzielając informacji zwrotnej informuje ucznia o właśnie mocnych stronach, obszarach do poprawy, daje wskazówki, jak te obszary poprawić. Nauczyciel uzyskując od uczniów informację zwrotną, może ją wykorzystać w procesie planowania pracy. Dowiaduje się, w którym jest miejscu, w którym uczniowie są miejscu, czy są gotowi, aby pójść dalej. I aplikacje, które mogą wspierać zarówno dawanie przez nauczyciela informacji zwrotnej, jak i odbieranie tej informacji zwrotnej od uczniów, to na przykład aplikacje Microsoftu, Forms, czy formularze Google'a, czy możliwości komentowania pracy ucznia w Teams, to Kahoot, Quizzes, Mentimeter czy Answer Garden. Szósty krok to w naszym projekcie jednolita platforma ułatwiająca zdalną współpracę w zespołach. My rekomendujemy wykorzystywanie w szkołach jednolitej platformy i to nie tylko w kontekście myślenia o edukacji zdalnej, bo to się pewnie w wielu szkołach zadziało, ale także w kontekście myślenia już o teraz, o pracy stacjonarnej, o tym, jak można organizować pracę, współpracę uczniów, pracę, współpracę także zespołów nauczycieli z wykorzystaniem jednolitych platform. Bardzo ważne z punktu widzenia wydaje się też uczniów, rodziców, kiedy nauczyciele przesyłają informacje, zadania według ściśle określonych zasad, korzystając z jednego narzędzia. A z kolei dla nauczyciela wykorzystanie jednego narzędzia przez wszystkich sprzyja organizowaniu współpracy i wymianie doświadczeń. Te platformy, jakie rekomendujemy w projekcie, to Microsoft 365, Google Workspace, czyli dawniej G Suite oraz zintegrowana platforma edukacyjna. Platforma Microsoft i Google Workspace to są platformy, które mają bardzo podobne funkcjonalności, a więc umożliwiają komunikację, współpracę, monitorowanie, ocenianie, mają funkcję zadań, współdzielenia plików, dają możliwość przechowywania plików i udostępniania ich do wglądu. Dodatkowo Microsoft 365 ma taką funkcję jak pliki żądań, akurat funkcję, którą ja jako dyrektorka szkoły bardzo często wykorzystuję we współpracy z nauczycielami. Dzięki plikom żądań przesyłają mi różne informacje. Mogę zbierać różne informacje, których nie chcę, aby były publikowane we wspólnym pliku, do którego wszyscy mają dostęp.
I natomiast zintegrowana platforma edukacyjna, ona umożliwia także komunikację, współpracę, monitorowanie, ocenianie, przesyłanie uczniom zadań, ale daje nam też takie dodatkowe zasoby, czego nie dają poprzednie, mianowicie dostęp do gotowych zasobów edukacyjnych, które są sprawdzone i ocenione przez ekspertów. Tych zasobów jest coraz więcej, pojawiają się nowe scenariusze zajęć, scenariusze projektów i szereg innych możliwości, możliwości multimedialnych, co bardzo ważne. Ale co ciekawe, ta platforma daje również możliwość budowania własnych lekcji od początku do końca lub budowania własnych lekcji w oparciu o zasoby już istniejące, czy też lekcje już istniejące, co z kolei bardzo ułatwia pracę nauczycielom. Polecamy w naszym projekcie, przygotowany w związku z wdrożeniem tej jednolitej platformy, polecamy przygotowany poradnik w ramach projektu, poradnik jak wdrożyć w szkole Office 365 lub G Suite, tytuł jeszcze sprzed zmiany nazwy platform. Ten poradnik, między innymi mojego współautorstwa, napisałam go wspólnie z Dorotą Tomaszewicz. Ten poradnik jest dostępny po wejściu na stronę projektu Lekcja Enter. Nie ma tutaj konieczności logowania się, on dostępny jest w takiej szerszej puli. Też znajdziemy w bazie wiedzy, którą pokazywałam. W tym poradniku pokazujemy krok po kroku, jak w bardzo krótkim czasie wdrożyć platformę od momentu jej instalowania, po wprowadzenie wszystkich danych, przygotowanie nauczycieli, przygotowanie uczniów, przygotowanie rodziców i rozpoczęcie pracy. Myślę, że ten poradnik, mam nadzieję, był taką inspiracją dla wielu dyrektorów, czy też przydał się na pewno w wdrażaniu edukacji zdalnej, ale myślę, że jest on ponadczasowy i również może być przydatny także teraz w pracy stacjonarnej. W naszym projekcie cały czas podkreślamy, że nie odchodzimy od korzystania z platform zdalnego nauczania także w trakcie pracy stacjonarnej, bo one mogą być też doskonałym narzędziem do współpracy uczniów czy do takiej współpracy nauczyciela z uczniami i do współpracy samych nauczycieli. Krok siódmy. Zależy nam na tym, aby dzięki działaniom projektowym uwspólnić myślenie o technologiach informacyjnych i komunikacyjnych w szkołach. Technologie informacyjne i komunikacyjne stosujemy do zwiększenia współpracy i kreatywności uczniów, do ułatwienia wszystkim pracy. TIK będzie odgrywał bardzo istotną rolę w procesie uczenia się, jeśli będzie czymś więcej niż zwykłym urozmaiceniem lekcji. Chcemy odejść od myślenia o roli TIK jako o czymś, co uatrakcyjnia lekcje. Chcemy myśleć o TIK-u jako o czymś, co zwiększa efektywność nauczania, wspiera osobisty rozwój ucznia, zwiększa zaangażowanie uczniów, ułatwia pracę nauczycieli i współpracę pomiędzy nauczycielami, no i ułatwia powtarzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Krok ósmy. Krok ósmy to powołanie szkolnego zespołu do spraw TIK. W projekcie Lekcja Enter w materiale dla dyrektorów szkół znajdziemy takie wskazówki do tego, w jaki sposób taki szkolny zespół może funkcjonować, jakie mogą być jego zadania i w czym może wspierać dyrektora szkoły. Uważamy, że może być tym wsparciem dla dyrektora. Dyrektorze, nie rób wszystkiego sam, deleguj zadania. Poza tym współpraca z ludźmi to też wielość pomysłów, różnorodność tych pomysłów, to też spojrzenie na podejmowane działania z różnych perspektyw, bo często sami po prostu tej perspektywy zwyczajnie nie mamy. To też możliwość dzielenia się doświadczeniem, to dzielenia się odpowiedzialnością, ale to też wzajemne inspirowanie do działania. Pamiętajmy o tym, że wdrożenie TIK
tak aby zagościło na stałe w naszych szkołach, to jest bardzo duża zmiana wymagająca czasu, wysiłku i wielu ludzi i właśnie takiego wsparcia ze strony innych ludzi. Dlatego warto pozyskiwać sojuszników takiej zmiany i warto tworzyć zespoły do spraw TIC, które będą w tej zmianie wspierały dyrektora. Krok 9 to plan rozwoju szkoły, opracowanie planu rozwoju szkoły, aktywna lekcja z TIC. Nie muszę chyba mówić, że planowanie jest podstawą wszelkiego w ogóle efektywnego działania i my w projekcie Lekcja Enter proponujemy opracowanie takiego planu i przedstawiamy taki modelowy plan, rekomendujemy taki modelowy plan, który chyba nie chcemy, aby był traktowany jako wzorzec, ale bardziej jako przykład. Jako przykład, jak może wyglądać plan rozwoju szkoły, aktywna lekcja z TIC. Powiedziałam o tym, że wdrożenie TIC-u to jest bardzo ważna zmiana. Jeżeli my ją odpowiednio usystematyzujemy, znajdziemy sojuszników zmiany, otrzymamy wsparcie, to nasze działania będą po prostu efektywniejsze. Plan umożliwia nam także monitorowanie działań. W planie aktywna lekcja z TIC umieszczamy to, co jest związane z wdrażaniem zmiany, w tym na przykład inwentaryzację zasobów, modernizację sprzętu, podnoszenie kompetencji nauczycieli, uczenie się nauczycieli od siebie nawzajem. I jeśli my wdrożymy plan aktywna lekcja z TIC, to mamy szansę na to, że w naszej szkole będą rozwijane kompetencje kluczowe uczniów, zwiększy się szansa na to, że nauczyciele będą stosować aktywizujące metody pracy wspierane technologią informacyjną i komunikacyjną, że zwiększy się szansa, że nauczyciele będą wykorzystywać e-materiały, będą się mogli uczyć od siebie nawzajem. Natomiast wydatki związane z wdrożeniem zmiany będą mogły być planowane w taki bardzo racjonalny sposób. Ja jestem przykładem takiej właśnie osoby, która wiele lat temu wdrożyła taki plan. Dzisiaj mogę poszczycić się tym, że TIC, technologie informacyjno-komunikacyjne w mojej szkole są codziennością, jeśli chodzi o pracę nauczycieli. Tym też moim doświadczeniem dzielę się w projekcie Lekcja Enter, pisząc różne inspiracje, zarówno kierowane do nauczycieli, jak i do dyrektorów szkół. No i wreszcie krok 10. Krok 10, który też rekomendujemy, to wykorzystanie TIC w zarządzaniu szkołą, czyli rekomendujemy dyrektorom stosowanie rozwiązań TIC w procesie kierowania, zarządzania i tu rekomendujemy platformę Microsoft 365 i platformę G Suite. Jakie możemy wykorzystać w zarządzaniu szkołą? Możemy je wykorzystać do przechowywania dokumentów z możliwością współdzielenia tylko do wyświetlania, czyli na przykład jeśli chcę, żeby nauczyciele poznali tylko procedury czy instrukcji, nie chcę, żeby w nich nanosili zmiany, daję taką możliwość tylko do wyświetlenia. W ten sam sposób udostępniam rodzicom wymagania edukacyjne, w ten sam sposób udostępniam rodzicom te instrukcje i procedury, które są im, z których wiedza jest im niezbędna. Platformy możemy wykorzystać do współtworzenia dokumentów, co bardzo ułatwia pracę i współpracę nauczycieli. W bardzo krótkim czasie powstają w szkole plany, programy, bo właśnie dzieje się to z wykorzystaniem plików współdzielonych. Możemy dawać i otrzymywać informacje zwrotne. Dotyczy to nauczycieli w nadzorze pedagogicznym. Ja mogę tak nauczycielom dawać informację zwrotną, ale też od nich otrzymywać poprzez różne badania ankietowe. Mogę taką informację zbierać. Mogę monitorować pracę nauczycieli w ramach też nadzoru pedagogicznego, przygotowywać arkusze do monitorowania, gdzie nauczyciele mogą zaznaczać zadania, które wykonali. Organizuję współpracę z wykorzystaniem właśnie tych platform, organizuję zdalne
zebrania w dalszym ciągu i spotkania, nie wszystkie oczywiście, ale takie krótkie, które na przykład wymagają zaopiniowania aneksu, kolejnego aneksu organizuję na przykład zdalnie, albo jeśli mam do przekazania kilka komunikatów, które nie wymagają jakiegoś większego zebrania. No i o czym już mówiłam, ankietowanie, zbieranie informacji, w ewaluacji różnych działań. Nie ma ewaluacji w nadzorze pedagogicznym, ale jest ewaluacja różnych działań, bo skądś trzeba się dowiedzieć, czy nasze działania są skuteczne, także te w zakresie wdrażania TIC. Stąd nasza rekomendacja do wykorzystania platform w zarządzaniu szkołą. No właśnie, no dlaczego warto z naszego programu skorzystać? Bo przeprowadzimy Was przez te 10 kroków. Pokażemy lekcje oparte o doświadczenie, pokażemy, jak wykorzystać smartfony uczniów do celów edukacyjnych, jak angażować uczniów z TIC, jak wykorzystać TIC w metodach aktywizujących, na przykład w metodzie projektu, jak oceniać TIC. Pokażemy, jak stosować jednolite platformy, które ułatwiają zdalną współpracę w zespołach. Naszym celem jest też pokazanie, to uwspólnienie myślenia o TIC-u. Będziemy wspierać działalność szkolnych zespołów do spraw TIC, pomożemy zespołom i dyrektorowi w opracowaniu planu rozwoju szkoły, aktywna lekcja z TIC, jeśli będzie taka wola po stronie szkoły. Rekomendujemy, to nie jest oczywiście obligatoryjne. No i będziemy dzielić się naszym doświadczeniem, jak wykorzystać TIC w zarządzaniu szkołą. A teraz bardzo ważna część. My zapraszamy do uczestniczenia w naszym projekcie i kilka słów teraz, jakie korzyści możemy odnieść z udziału w projekcie Lekcja Enter. Więc po pierwsze, nauczyciele nabiorą takiej biegłości w wykorzystywaniu aplikacji i narzędzi TIC na lekcjach i podczas ich przygotowywania. Nauczyciele nauczą się, jak pracować z modelem SAMR. Jest to model stosowania TIC, nie będę zdradzała szczegółów, zapraszam do projektu. Będą świadomie dobierać aplikacje w zależności od celów edukacyjnych. Przygotują dwa scenariusze lekcji opartej o doświadczenie uczniów, przeprowadzą tą lekcję jedną na podstawie tych scenariuszy i otrzymają w tym wsparcie trenera, co jest bardzo ważne. Dyrektor otrzyma wsparcie we wdrażaniu zmiany, jaką jest włączenie TIC do aktywizujących metod pracy i dyrektor będzie mógł działania projektowe uwzględnić w nadzorze pedagogicznym w ramach wspomagania, do czego bardzo zachęcam. Zachęcam do tego, żeby nie podejmować żadnych działań obok nadzoru, a żeby włączyć te działania projektowe do zadań w ramach wspomagania, a my powiemy, jak to zrobić. Jak wziąć udział w naszych szkoleniach w projekcie Lekcja Enter? Po pierwsze, wejść na stronę projektu Lekcja Enter, kliknąć jak dołączyć do projektu, wybrać właściwe województwo, a w nim jednego z realizatorów szkoleń, od 2 do 7 podmiotów w danym województwie. Przed wyborem realizatora można skonsultować się z zaprzyjaźnionymi placówkami, a lista uczestników szkół znajduje się w zakładce o projekcie. Należy skontaktować się z realizatorem i zgłosić nauczycieli ze szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły. Nabór trwa cały rok i tu uwaga, dyrektor też uczestniczy w ścieżce szkoleniowej, a ponadto prowadzi obserwację tej jednej lekcji prowadzonej przez nauczyciela. Więcej na stronie, którą tutaj przytaczamy, tak jak powiedziała na początku Pani Kasia Morawska, ta prezentacja będzie dostępna dla Państwa. I cóż, zapraszamy do zadawania pytań. Bardzo Państwa zachęcam do zadawania pytań. Póki co w komentarzu na Facebooku nie mamy ani jednego pytania, ale mamy jeszcze trochę czasu, także zachęcamy. Tak, to jest czas, to jest właśnie czas pozostawiony na Państwa pytania, te ostatnie 10 minut. Jestem do dyspozycji, ja, ale także współpracownicy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z Fundacji Orange, więc jeśli jest taka potrzeba, to będziemy na te pytania odpowiadać. Zapraszamy. Nie mamy żadnych pytań, ja może powiem, że gdyby Państwu później przyszły pytania, chcielibyście się Państwo zapytać, to mamy adres mailowy kontakt@lekcjaenter.pl. Może bym prosiła o
wpisanie tego adresu na czat w komentarzu na Facebooku. Kontakt małpa lekcjeenter.pl. Tam zawsze Państwo możecie zadać pytanie i będziemy odpowiadać. O, już widzę, tutaj mam podgląd. Mamy na czacie na Facebooku kontakt małpa lekcjeenter.pl. To w takim razie może po prostu skończmy wcześniej, chyba że Dorota chciałabyś jeszcze z czymś się podzielić. No cóż, proszę Państwa, ja może tak powiem w jednym, dwóch zdaniach jeszcze o tym, w jaki sposób też ten plan aktywna lekcja STIK w mojej szkole był wdrażany. On się wprawdzie nie nazywał aktywna lekcja STIK, ale nazwa powstała na potrzeby projektu, ale moim doświadczeniem się rzeczywiście tworząc ten plan dzielę. Przede wszystkim ja zrobiłam taką porządną inwentaryzację sprzętu, czyli jakby zawsze byłam dumną posiadaczką ponad 100 komputerów w szkole, ale z czasem oczywiście okazało się, że stare systemy, że stary sprzęt, że to wszystko nie działa tak jak trzeba, więc trzeba było zrobić porządną inwentaryzację sprzętu. I zaplanować, co jest bardzo ważne, wymianę tego sprzętu, co sukcesywnie przez kolejne lata się działo. I dzisiaj mogę powiedzieć, że już pracujemy na takich komputerach, które pozwalają nam wgrywać najnowsze systemy, co jest bardzo ważne z punktu widzenia, prawda, pracy nauczyciela. Druga rzecz, jaką zrobiłam, bardzo ważna, to jest taka, to może złe słowo, inwentaryzacja zasobów ludzkich, bardziej zbadanie tych zasobów, jakimi umiejętnościami dysponują moi nauczyciele i czego potrzebują. I bardzo szybko zorganizowałam takie wzajemne uczenie się oparte o obserwacje koleżeńskie, o spacery edukacyjne, gdzie nauczyciele mogli podglądać swój warsztat pracy. Ja miałam nawet takich ochotników, którzy nagrywali fragmenty lekcji, pokazywali, jak różne technologie na lekcjach wykorzystują. Dzisiaj też bardzo mocno opieram moją pracę, jeżeli chodzi o to dzielenie się doświadczeniem, wzajemne uczenie się, na pracy zespołów przedmiotowych. To są może nie tyle stricte zespoły, które zajmują się TIK, to są zespoły przedmiotowe, gdzie bardzo ważną formą współpracy jest zmiana doświadczeń i lekcje pokazowe. Pokazowe albo lekcje otwarte, gdzie nauczyciele rzeczywiście mogą przyglądać się temu warsztatowi pracy, rozmawiają potem o tym. Na spotkaniach, które odbywają się raz na dwa miesiące, dzielą się konkretnymi zastosowaniami, konkretnie opowiadają o tym, jaką aplikację w jakiej sytuacji wykorzystują. I to się rzeczywiście bardzo, bardzo rozwija. I to powoduje, że nauczyciele po pierwsze budują między sobą takie relacje oparte na wzajemnym uczeniu się, a po drugie wykazują się taką naprawdę otwartością, nie mają problemów z taką komunikacją swoich potrzeb i z mówieniem o tym, co jest im potrzebne. Dodatkowo doszły do tego możliwości zakupu tabletów. W tej chwili mam w szkole około 60 tabletów, co też powoduje, że te tablety są po prostu zabierane na lekcji. Telefony z jednej strony tak, już dawno ze statutu zniknęły jak wszelkie zakazy. Natomiast dodatkowo mamy te tablety, które zabierane są na lekcje i te tiki rzeczywiście mogą być stosowane. Z takich ważnych, myślę, no, tablice interaktywne, to wszystko się gdzieś tam pojawiło, monitory interaktywne, z tych wszystkich zasobów korzystamy. Nauczyciele, poszukując też nowych rozwiązań, też cały czas komunikują potrzeby w doskonaleniu. Zakupiliśmy na przykład roboty, to okazało się, że wielu nauczycieli chce się nauczyć z nich korzystać. Teraz w ramach Laboratorium Przyszłości zakupiliśmy VR-y i tu powstały nowe pomysły, na to, jak je wykorzystywać na lekcji, żeby było to efektywne na różnych przedmiotach i też zawsze w powiązaniu z metodami aktywizującymi. To, co jest też ważne, jako dyrektorka szkoły ja obejmuję zawsze te wszystkie działania nadzorem pedagogicznym już od wielu lat. Raz, że to wynika z priorytetów polityki oświatowej państwa, ale też dbam o to, żeby wspomagać nauczycieli, wspierać, diagnozować ich potrzeby, proponować działania, dokonywać też później, monitorować się, dokonywać później oceny i decydować oceny tych działań
nie nauczyciela oceny, tylko oceny tych działań i decydować później, co z tym dalej. Czy jeszcze rozwijamy, czy też zmieniamy kierunki, czy też potrzebujemy czegoś więcej, głębiej i tak dalej. I tak dalej. I to jest właśnie to, o czym mówię, tym wszystkim dzielę się z Państwem w projekcie Lekcja Enter, pisząc inspiracje i dając różne wskazówki. Więc zapraszamy do projektu. A dziękuję bardzo, Elu. Jeśli nie ma pytań, chociaż może się teraz pojawią. Nie pojawiły się, ale mam nadzieję, że może coś później do nas wpłynie. Napiszę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Zakończymy w takim razie nasze webinarium. Czekamy na Państwa w projekcie. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia w projekcie.